Magazyn Piosenki Studenckiej. Zaprasza Jerzy Krużel. Mówisz do mnie, mała, sposób na życie mam. Tyle przepłynąłem, tyle zwiedziłem tam. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. Mówisz do mnie, kotku, będę tańczyć dziś. I po jednej nocy przyjdzie wspólnie żyć. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. Życie to nie bajka, życie nie sielanka. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. Życie to nie bajka, życie nie sielanka. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. Przecież wszystko mam, dom i samochód i w garści cały świat. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. A ja ci mówię, nie potrafisz żyć. Mówisz do mnie, przestań w księżyc patrzeć tak, jakbyś w nim widziała inny, lepszy świat. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. Życie to nie bajka, życie nie sielanka. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. Życie to nie bajka, życie nie sielanka. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. A ja ci mówię, nie potrafię żyć. Dzisiejsze 230. wydanie magazynu Piosenki Studenckiej Mikroklimat rozpoczęła piosenka pod tytułem Sposób na życie w wykonaniu Anny Ciaszkiewicz. Ania otrzymała wyróżnienie i nagrodę specjalną naszej audycji na 7. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej. Jaki odbył się w dniach od 19 do 21 lipca 2013 roku w Głuchołazach. W poprzednim magazynie wysłuchaliśmy fragmentów koncertu laureatów, przeglądu utworów z charakterem, czyli Puchu 2013, jaki miał miejsce podczas kropki. Dziś wysłuchamy piosenek oraz rozmowy z Anią Ciaszkiewicz, przeprowadzonej podczas festiwalu. Tymczasem jej autorska piosenka Dwie rzeki, Anna Ciaszkiewicz. Dwie rzeki wpadają do morza. Tu kończy się ich wędrówki czas. Nie pytaj ich, czy wiatr kochankiem był, czy wiatr kochankiem był. Dwie brzozy kłaniają się ziemi. Już przyszedł na nie czas. Nie pytaj ich, czy wiatr kochankiem był, czy wiatr kochankiem był. Polny wiatr, morski wiatr, taki wiatr, co znasz ty i ja.
skały chowają się w chmurach. Ich szczyt czasu końca chcę szukać. Nie pytaj ich, czy wiatr kochankiem był, czy wiatr kochankiem był. Dwie dłonie złączone na zawsze, spojrzenia kochane, przyjazne. Nie pytaj ich, kto kochankiem był, czy on kochankiem był. Polny wiatr, morski wiatr, taki wiatr, co znasz ty i ja. Nazywam się Anna Ciaszkiewicz. Aniu, skąd twój udział w 7. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Turystycznej w Głuchołazach? Po prostu. Pomyślałam sobie, że te piosenki, które piszę razem z moim przyjacielem Jackiem Chmielewskim, warto byłoby gdzieś pokazać. No i tak, po prostu. Brałam udział we Wrzosowisku w Kędzierzynie Koźlem. No i tam też dowiedziałam się o tym, że jest taki festiwal. Weszłam na stronę. No i wysłałam swoje piosenki, się zakwalifikowałam. Słuchając ciebie na estradzie w Głuchołazach, odnoszę wrażenie, że już te twoje piosenki, to co śpiewasz, w ogóle sposób, jaki śpiewasz, to świadczą o tym, że już gdzieś wcześniej to musiałaś robić. Opowiedz, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? Zaczęło się tak naprawdę od 4. klasy szkoły podstawowej, gdzie rodzice kupili mi pierwszą gitarę na rynku u nas w Żardowie od naszych sąsiadów Rosjan. I tak zaczęłam się uczyć grać na gitarze. Jestem samoukiem. Pomagał mi w tej nauce mój nauczyciel muzyki, Andrzej Korycki, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak moja przygoda się zaczęła. Zaczęłam gdzieś tam za Andrzejem chodzić, plec tą swoją gitarę. No i potem powstał zespół Bluzka. Nagraliśmy płytę z Jurkiem Poremskim, Dziękuję Ci Oceanie. No i tak przez wiele lat na takich imprezach żeglarskich śpiewałam z Andrzejem, z moimi kolegami z zespołu i z Jurkiem Poremskim, którego też również pozdrawiam. Trzy życia. Ania Ciaszkiewicz z zespołem Bluzka. Pewnie kiedyś cię spytają, czy naprawdę warto było całe życie obcym ludziom śpiewać, obcym tak jak my. A ja powiem wtedy cicho, gdyby tak się przytrafiło, mieć trzy życia, to byś mógł śpiewać dla nas życia trzy. A to pierwsze, to zaśpiewałbyś za chatkę jakąś marną, a to drugie, to zaśpiewałbyś za czyjeś ciepłe serce, a to trzecie, zaśpiewałbyś za darmo. No bo czy ci jeszcze trzeba czegoś więcej? A to trzecie, zaśpiewałbyś za darmo. No bo czy ci jeszcze trzeba czegoś więcej?
powiedziałaś, że powstała płyta? No, to już było bardzo dawno temu, chyba 15 lat temu. Byłam wtedy bardzo młodą dziewczyną i miałam taki sposób swój na życie. Dziękuję Ci, Oceanie, to był pomysł właśnie Jurka Poremskiego, żeby w nowej odsłonie zaśpiewać jego piosenki. No i razem z bluzką i przy aranżacji Andrzeja Koryckiego nagraliśmy taką płytę. Fajny czas, jest co wspominać. Marynarz Tata śpiewa Ania Ciaszkiewicz z zespołem Bluzka. Najpierw leci do Szczecina, tam wodolot się zatrzyma, potem znowu wraca tu. Lubię po plaży chodzić zimą, wtedy tam wielkie lody płyną. Lubię żaglówką pływać latem, pasażerów tłum. Czasem z sobą mnie zabiera jako mini pasażera, bo ja lubię wody szum. Lubię, gdy szmatki i gałganki przyjdą się bawić koleżanki, ale najbardziej lubię, kiedy wypływam z tatą w rejs. No bo mój marynarz tata wodolą pasażerów tłum. Czasem z sobą mnie zabiera jako mini pasażera, bo ja lubię wody szum. Gdybyś chciał poznać, poznać mnie i tatę, to musisz tu przyjechać latem. Wtedy, gdy spotkasz, spotkasz mnie na kei, powiemy tacie tak. To ty jesteś ten nasz tata, który pasażerów. Ale dzisiaj tak się zdarzy, że zabierzesz dwóch blindziarzy, co tak lubią wody szum. To ty jesteś ten nasz tata, który wodolotem lata wozi z sobą pasażerów. Ale dzisiaj tak się zdarzy, że zabierzesz dwóch blindziarzy, co tak lubią wody. Potem co było? A potem było normalne życie. Studia, praca, pojawił się w moim życiu syn Dawid, którego serdecznie pozdrawiam. No i trzeba było sobie zrobić taki grunt, żeby funkcjonować, żeby żyć. No i odeszłam trochę od tego mojego śpiewania. Gitara została w kącie, ale stworzyłam firmę, z której teraz żyję. Mam cudownego syna. No i teraz przyszedł czas na pasję, którą jest śpiewanie. To jest fantastyczne. Powiedz mi, kim jesteś z zawodu? No, to jest długa historia. Mam bardzo dużo zawodów. W związku z tym, że jestem niespokojnym duchem i nigdy tak do końca nie wiedziałam, kim chcę być w życiu, jedno było pewne, że chciałam żyć w przyrodzie, zgodnie z przyrodą, gdzieś na wsi albo gdzieś blisko lasu. No i najpierw swoją edukację zaczęłam od szkoły ogrodniczej, gdzie ciężko pracowałam na polu razem z moimi koleżankami. Tam zdobyłam zawód ogrodnika, ponieważ uwielbiałam kwiat i uważałam, że będę wielką panią farmerką i będę miała konie i takie były marzenia. A potem skończyłam tą szkołę i okazało się, że poszłam na Uniwersytet Warszawski, ukończyłam etnografię i antropologię kultury na uniwersytecie. W międzyczasie urodził się mój Dawid, więc miałam 4-letnią przerwę. No i teraz obecnie jestem fizjoterapeutą, bo skończyłam również rehabilitację medyczną, a teraz we wrześniu bronię z tego tytułu magistra z rehabilitacji medycznej, więc już mam wszystkie egzaminy zakończone, praca już jest napisana, więc takie mam zawody.
No, teraz można wrócić do muzykowania i do śpiewania piosenek. Myślę, że już wszystko wyczerpałam, co było możliwe. Po prostu przeszłam wszystko, co chciałam w życiu. I tak, i teraz jest czas na to, żeby spokojnie sobie żyć i żeby, mam nadzieję, że tak się potoczy, bo w związku z moim zawodem i z pracą, którą wykonuję, mam bardzo dużo do czynienia z ludźmi chorymi. Codziennie trafiają mi się przypadki, gdzie ludzie są, a potem ich nie ma, albo chorują. Stwierdziłam, że najważniejsze w życiu to to, żeby mieć zdrowie, żeby się uśmiechać, no i żeby realizować siebie. I swoje marzenia. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. Razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i gnał, wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Zamienił w spokój burzę krwi. Pewnie kiedyś tam pod jesień tak też czoło wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak, kapci miękkich szum. Spokój serc. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Powiedzmy o twoich piosenkach, które piszesz. Ja traktuję to moje śpiewanie jak terapię. W związku z tym, że no świat wokół nas jest bardzo czasami trudny i taki stresujący i zauważyłam, że sama również, że gdzieś tam w biegu strasznie żyłam. Pomyślałam sobie, że no cóż, nie będę chodziła na terapię do psychologów, leczyła się, żeby osiągnąć jakiś spokój wewnętrzny. Nie znam się na niczym innym, tak? Tutaj akurat w życiu tak się ułożyło, że mogłam pobudować swój dom przy lesie, gdzie mam za sąsiadów tylko sarny. W związku z tym cały klimat sprzyja temu, żeby jak już mój syn pójdzie spać, jak już te obowiązki mamy gotowania, sprzątania i sprawdzenia, czy plecak jest spakowany, no to wtedy uciekam na poddasze.
mam takie swoje miejsce w domu, gdzie mam studio nagrań, takie malutkie na swoje potrzeby, nieprofesjonalne, takie domowe. No i tam po prostu zaczęłam sobie śpiewać. Najpierw zaczęło się to tak, że śpiewałam piosenki, które słyszałam, cudzych autorów, a potem przyszedł taki moment, w którym zaczęłam sama pisać melodie, znaczy to jest ciężko powiedzieć, że melodie, bo żyjemy w takim świecie, w którym już się chyba wszystko wyśpiewało, wszystko zagrało i gdzieś te dźwięki są w nas. I teraz chodzi o to, że ja nie nazywam się kompozytorem, bo nie znam ani nut, a jestem samoukiem. Grałam tylko 5 lat na skrzypcach, ale to już nie pamiętam nic z tego. I chodzi o to, żeby tylko sobie wyśpiewać coś. I tak sobie składam te nutki, te la la la, i wtedy wychodzi jakaś melodia. No i w związku z tym, że mam takiego przyjaciela, Jacka Chmielewskiego, który napisał piękne piosenki, zresztą, które również śpiewa też Andrzej Korycki, na przykład Byle Dalej. On przyjeżdża do mnie, ja do niego dzwonię i mówię: Jacku, coś sobie wylalałam, chodź, usiądziemy przy kominku i może wpadniesz w ten nastrój. Więc on do mnie przyjeżdża, bierze długopis, kartkę, wychodzi na papieroska na taras i przychodzi do mnie i mówi: Aniu, to może spróbujesz. No i do tego mojego la 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 zaczynam śpiewać tekst i tak te piosenki powstają. Dwa serduszka, cztery oczy, śpiewa Anna Ciaszkiewicz. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Oj, oj, oj. Mnie matula zakazała, żebym chłopca nie kochała, oj, oj, oj. A ja chłopca cap za szyję kochać będę, póki żyję, kochać będę, póki żyję. Powiedzmy o tych piosenkach, które śpiewałaś w Głuchołazach w konkursie. No więc Ballada o codzienności, tekst Jacka Chmielewskiego, moja melodia, tak to można powiedzieć. Piosenka mówiąca o tym, że bez względu na to, jakie mamy życie, jak to się wszystko wokół nas toczy, że czasami opóźni nam się pociąg do pracy i musimy stać na przystanku i denerwować się, bo szef pewnie nam urwie głowę, to zawsze gdzieś tam cichutko powiemy sobie do Pana Boga, że no jednak kochamy to życie. Balladę o codzienności śpiewa Anna Ciaszkiewicz. Ukryci jak kwiat pod śniegiem, schowani ze strachu przed plotką, i wiemy, choć chcemy nie wiedzieć, że znowu opóźnił się pociąg. W podróży, gdy celu nie znamy, z biletem od dawna nieważnym, kłaniamy się ludziom nieznanym z uśmiechem udanym. Czasem ukryci przed światem wiersze powiemy do Boga. W piosenkę słowa napiszę naprawdę, życie kocham. Czasem ukryci przed światem wiersze powiemy do Boga. W piosenkę słowa napiszę naprawdę.
marzył, by mogła temu zaradzić. Czasem ukryci przed światem wierszem, powiemy do Boga. W piosenkę słowa napiszę naprawdę, życie kocham. Czasem ukryci przed światem wierszem, powiemy do Boga. Cię kocham, kocham. Piosenka Bajka o nas samych, to tutaj akurat refren napisałam ja i od tego refrenu się piosenka zaczęła. No i tak sobie pomyślałam, że jest taki domek wśród drzew, który mam. I gdzieś tam za górami jest może jakaś miłość. I tak sobie wyśpiewałam tę piosenkę. Jacek dopisał słowa, zwrotki. A trzecia piosenka, Ponad mgłą, którą napisałam, znaczy wyśpiewałam sobie tą melodię i Jacek napisał tekst. Ja najbardziej lubię tą piosenkę, Ponad mgłą. To jest taka stylizowana na taką dumkę rosyjską, kozacką. Chcę bajkę cicho ci wyśpiewać z księciem, księżniczką, którą ja. Świat swój zostawić i odjechać myślą, marzeniem do gwiazd. Świat swój zostawić i odjechać myślą, marzeniem do gwiazd. Tu dusze dwie się spotkały, nie ma nikogo oprócz nas. Nie będę świata brać za pary, nam się należy ten czas. Jest takie miejsce za górami, jest taki domek wśród drzew, jest taka miłość między nami. Kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, to nie. Jest takie miejsce za górami, jest taki domek wśród drzew, jest taka miłość między nami. Kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, to nie. Śmiech innych z nas nas nie obchodzi, łzy, które wczoraj już wyschnięte. Bajka przychodzi i odchodzi i czasem tylko kłuje w serce. Bajka przychodzi i odchodzi i czasem tylko kłuje w serce. Na drodze życia jest to miejsce, gdzie zawsze spotkać możesz mnie. Z życia do bajki tu jest wejście i wcale nie jest to we śnie. Jest takie miejsce za górami, jest taki domek wśród drzew, jest taka miłość między nami. Kto chce, niech wierzy, a kto nie chce. Ponad mgłą, Ania Ciaszkiewicz. Ponad mgłą rzeki cichy szum, brzegów żółty piach zbiera nurt. Gdzieś tam w dal płynie moja pieśń, pocałunek mój rzeko nieś. Nic nie mów do mnie wietrze, w tym plusku chcę zatopić żale, łzy zapłakane deszczem. Ciebie nie ma wcale,
jasnych fal splotę gorzki wianek, wrzucę w nurt zebrane kwiaty. Ja dla ciebie w nocy dziś ukradnę utopione w rzece gwiazdy. Nic nie mów do mnie, wietrze, w tym plusku chcę zatopić żale łzy zapłakane deszczem. Ciebie nie ma wcale. Przypłyń tu, rzekę wezmę w dłoń, da nam dobry Bóg rajską toń. Z białych fal ta welonu biel, suknię z mokrej mgły rzeko nieś. I powiedz do mnie, wietrze, głosem tego, co daleko płynie, słońce, co osuszy deszczem, da nam żyć szczęśliwie. I powiedz do mnie, wietrze, głosem tego, co daleko płynie, słońce, co osuszy deszczem, da nam żyć szczęśliwie. Co jest celem tego śpiewania? Ja przyjechałam sama z gitarą tutaj. Piosenka, które mam takie próbki swoich nagrań, bo przygotowuję się do nagrania płyty. Chciałabym po prostu uwiecznić to na tej płycie, te piosenki, żeby o nich nie zapomnieć. Wcześniej towarzyszył mi Krzysztof Kowalewski, bardzo wspaniały gitarzysta, cudownie grający. Ale do czego zmierzam? Zmierzam, żeby te piosenki były jak najbardziej proste i specjalnie właśnie gram je sama z gitarą, ponieważ chciałabym, żeby przekaz był prosty, żeby ludzie wrócili jakby do korzeni takiego śpiewania i żeby tym sposobem może nie zmusić ludzi, ale żeby to było takie bardziej łagodne i żeby ludzie się zastanowili też również, słuchając tych piosenek, że nie trzeba pędzić, że trzeba się uspokoić, posłuchać, zanucić sobie, zalalać. O, tak, to jest chyba podstawa tego. Łyk szczęścia śpiewa Anna Ciaszkiewicz. Za moim domem kwitnie wrzos, a nad tym wrzosem szepcze las. Za każdym drzewem chowa los czas. Za każdą chwilą, która jest, przychodzi nowa, nie znasz jej. Ciągle przemija, chociaż chce zatrzymać cześć. Są takie dni, są wieczory, których żal, niewiele ich, lecz układam z nich swój świat. Czasem dreszcz, czasem jedno słowo jest życia drogą. Czarnych myśli szczęścia łyk, pośród uśmiechów morze łez. Takie jest życie, trzeba być kim się chce. Jeśli rozumiesz czary słów, jeśli poczułeś drżenie rąk, jesteś poetą, co przez próg przeniósł swój los. Są takie dni, są wieczory, których żal, niewiele ich, lecz układam z nich swój świat. Czasem dreszcz, czasem jedno słowo jest.
do tego, że jest bardzo dużo instrumentów, dużo dźwięków, że trzeba ludzi zabawić, a tak naprawdę ludzie właściwie nie potrzebują takiego huku, ja to tak nazywam. I tutaj na Kropce jest wielu wykonawców, którzy wspaniale, mimo właśnie tych instrumentów kilku, czy całej takiej oprawy muzycznej, wspaniale się odnalazło. Ja naprawdę przesłuchałam wszystkich wykonawców i uważam, że kilka podmiotów jest naprawdę warte uwagi. Mimo natłoku instrumentów potrafili ściszyć to wszystko tak, żeby było to, o co chodzi. Czyli taka delikatna muzyka, która wpada w ucho. Także ja myślę, że to się wielu udaje i no ja mam taką duszę po prostu i taką balladową i może za jakiś czas, jak te piosenki, ileś tam tych piosenek powstanie, to się okaże, że może to jest nudne gdzieś na jakimś tam etapie. No nie chcę nikomu nic udowadniać, ważne, że mi się to dobrze śpiewa. I w ogóle czego ci życzyć? Życzyć mi zdrowia, spokoju i tego, żebym miała takie możliwości w życiu, żebym mogła sobie właśnie spełniać się w swojej pasji, w śpiewaniu. I żeby wszystko wokół mnie tak się zadziało, żebym mogła to robić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przecież obok masz mnie. Ze mną zawsze co dzień. To największy skarb, nierozłączni jak koniczyny liście dwa. Kiedyś w dłonie dwie mogłam wtulić ci sen. Ale z każdym dniem już oddalasz się, czas nie staje, chociaż chce. Napalimy dziś w kominku jeszcze raz i zegary zaczną dla nas pięknie grać. Otulimy ciepłym kocem te marzenia, które nocą nie pozwolą nam za wcześnie iść spać. La 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 la. Kiedy magią jest dzień, inny niż wszystkie dni. Jawą staje się ten o tobie sen, gdy otwieram stare drzwi. Nie przeszkadza nam chłód, do kieszeni żal włóż. W oczach moich spójrz, tyle ciepła jest, tyle ciepła, ile chcesz. Napalimy dziś w kominku jeszcze raz i zegary zaczną dla nas pięknie grać. Otulimy ciepłym kocem te marzenia, które nocą nie pozwolą nam za wcześnie iść spać. W 230 magazynie piosenki studenckiej Mikroklimat wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu Anny Ciaszkiewicz. I to już tyle na dzisiaj. Do wysłuchania kolejnej audycji za tydzień zapraszają autor audycji Jurek Krużel i realizator Maciej Rosół. Do końca dzisiejszego Mikroklimatu swoje piosenki gra i śpiewa Anna Ciaszkiewicz. Czasem chcemy być
być dla innych tym, czym kwiaty wiosnę dłoniach. Mówić kocham bez przyczyny, szukać wiary w swoich oczach. Każdy szuka i nie zawsze znajdzie. Pokus dużo niesie świat. W sobie chowasz wciąż za wiele pragnień. Chociaż deszcze tańczą w liściach, wiatr układa wianki kurzu. Kiedy czekam twego przyjścia, już nie czuję żadnych smutków. Każdy szuka i nie zawsze znajdzie. Zanim światło już na twarz znajomą padnie, ciągle patrzeć, ciągle mało. Jesteś pierwszym z moich pragnień. Każdy szuka.